Jeśli chcesz mieć Forda Mondeo w wersji sedan, niestety wybór sprowadza się tylko do wersji hybrydowej. Czy rzeczywiście niestety? Wcale nie. Wersja hybrydowa to naprawdę świetny samochód. Cichy, nie dźwięczy tak jak inne hybrydy, bardzo oszczędny, a przy tym w miarę szybki. Jakie jest Mondeo, każdy widzi. Jak każdy Ford. Świetnie się prowadzi, ma bogate wyposażenie, a przy tym czuć w nim solidność i jakość. Obrazowo to auto o pokaźnym rozstawie osi wynoszącym ponad 2,8 metra. Zapewnia dużo miejsca we wnętrzu i właściwie gwarantuje podróż w nienagannym komforcie. W kabinie Mondeo Hybrid różnice względem zwykłego Mondeo sprowadzają się do wskaźników. Są turkusowe. Specjalna animacja pokazuje, kiedy jeździmy ekonomicznie, choć różnych systemów jest tu cała masa. A serce pojazdu? Są dwa. Jednostka spalinowa to dwulitrowy benzyniak z wtryskiem bezpośrednim, który dzieli wał napędowy z silnikiem elektrycznym. Zasilany energią agregat korzysta z zespołu litowo-jonowych baterii umieszczonych w bagażniku. Elektryczny motor służy do wspomagania jazdy i przyjmowania na siebie roli napędu na krótkich dystansach. Jego doładowanie uzyskujemy przez hamowanie samochodem. To też wpływa na zwiększoną żywotność tarczy klocków. Zyskujemy pod dystrybutorem, zyskujemy również w serwisie. Jeśli chodzi o testowe spalanie, to wyniosło 6 litrów na 100 km, co i tak jest imponującym wynikiem, zważywszy na miejski cykl naszych jazd. Zostaje na sam koniec cena. Cennik hybrydowego Mondeo zaczyna się od 129 tysięcy złotych. To świetna cena, zważywszy na wyposażenie i realne oszczędności. Samochód do testów udostępniła firma Eurocar z Gdyni, dealer Forda. Polecamy również zobaczyć Ford Fiesta ST, nasza jazda testowa, oraz Ford Mustang na targach 3TM. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanał.